Szczęść Boże, coś wam powiem. Istniejemy dlatego, że Bóg stworzył nas z miłości. Bez Jezusa nie możemy zrozumieć samego siebie i sensu swego życia. Trwanie w miłości Bożej to odkrywanie swojej najgłębszej tożsamości. Kluczem naszego doświadczenia szczęścia na ziemi jest wytrwanie w miłości Boga. Jeśli potrafimy zjednoczyć się z Chrystusem, to tym samym potrafimy pokazać, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Nasze istnienie to właśnie trwanie w Chrystusie. A co za tym idzie? To wdzięczność Bogu za moje życie. Bo On jest moją drogą, prawdą i życiem. Z czym kojarzy się trwanie? Z pewną nieustępliwością, z wytrwałością, z trzymaniem się wartości i pewną ciągłością. To pomaga nam być jeszcze bliżej Jezusa. W ten sposób wyrażamy Mu wierność, bo On nas kocha, a my staramy się Go kochać. Przecież trenujemy wszystko tu, na ziemi, żeby trwać w wieczności. Miłość jest gwarancją jedności ludzkich serc i umysłów. Przestrzeganie przykazań nadaje sens naszemu życiu, a owocem jest radość, która uszczęśliwia nie tylko nas, ale i tych, którzy są wokół. Wiara Jezusa zmieniała ludzkie życie. Nadzieja nadawała temu życiu sens, a miłość była motorem napędowym, który dawał sił w codziennym zmaganiu się z losem. Tylko w ten sposób Jezus widział codzienne życie z innymi ludźmi, których należy wspomagać codziennym zaangażowaniem naszego serca. Taki jest testament Jezusa. Najważniejszą drogą, jaką powinniśmy kroczyć, jest droga miłości. Jezus mówi: wytrwajcie w miłości mojej. Co to znaczy? To znaczy zachowywać przykazania. Chodzi nie tyle o moralne wskazania, jak zazwyczaj rozumiemy słowo przykazania, ale o wolę Jezusa odnośnie do nas. Dlatego my powinniśmy, tak jak Jezus, trwać w Jego miłości, co ma się wyrażać przez poddanie się Jego woli. Nie tak, jak ja chcę, ale Ty. Powtarzajmy te słowa, gdy modlimy się prosząc o coś. Odejście od miłości Boga oznacza wewnętrzną dezintegrację, marnowanie otrzymanych darów i skutkuje poczuciem pustki, bezsensu i smutku. Trwanie w miłości to zarazem spełnienie siebie, co owocuje takim wewnętrznym pokojem, radością, poczuciem pełni życia pomimo trudności i niepowodzeń. Prośmy Boga o wytrwałość w miłości, o wierność swemu powołaniu i o to, by ta wytrwałość doprowadziła nas do pełni radości, do nieba.